Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry w drugiej kawie, witam Maciej Nowak. Moim gościem jest poseł Solidarnej Polski Patryk Jaki, witam serdecznie. Dzień dobry panu i witam serdecznie czytelników 24 Opol. Widzów też czasem. I widzów też. Panie pośle, co pan ma za rejestrację przy samochodzie? SB? A rzeczywiście, ale to rejestracja mega asystenta, to proszę do niego mieć pretensje, nie do mnie. Żartuję, no, musicie państwo pamiętać, że Opole też ma swoje słoiki. No, na mnie często, jak ja przyjeżdżam do Warszawy, to też mówią, ma słoik, prawda? No to w Opole jest dokładnie to samo. Czyli pana asystent jest słoikiem w Opole? No tak to można nazwać, to jest pieszczotliwe określenie, ale takie bardzo sympatyczne. Dobrze, czy dziennikarz Nowej Trybuny Opolskiej, Artur Janowski, już jest wrogiem publicznym numer jeden nowej władzy w Opolu? Nie, no absolutnie nie jest żadnym wrogiem publicznym. Zresztą ostatnio sobie siedziałem ze swoją żoną i rozmawialiśmy na temat tego, co dzieje się w Opolu i zwróciłem uwagę, że Artura Janowskiego znam dłużej niż własną żonę i wiem jedno, że na pewno jest to taki lokalny patriota, któremu bardzo zależy na mieście. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, ale jeżeli chodzi o tutaj jedną sprawę, pojawiła się pomiędzy nami bardzo duża różnica zdań. Czego dotyczy? Ta różnica zdań dotyczy tego, w jaki sposób wymieniać kadry do realizacji programu. I ja wiem, z czego wynika ta różnica zdań. To też wynika z różnych doświadczeń. Ponieważ, ja powiem panu tak, to jest dyskusja, która się odwiecznie toczy w naszym państwie. To znaczy, w jaki sposób wymieniać tą całą machinę personalną. I przerabiano to na całym świecie i doszli, i nie tacy politycy jak my, w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, doszli do jednego wniosku, że są takie obszary działalności prezydentów miast, w których najważniejszym towarem co jest? Nie pieniądze, nie jakieś wewnętrzne awanse, tylko najważniejszym towarem deficytowym jest informacja. W związku z powyższym ustawodawca przewidział, że jest grono instytucji, gdzie najważniejsze jest zaufanie, które prezydent może sobie dobrać, gdzie prezydent może sobie dobrać kadry bez żadnych konkursów. To dotyczy co prawda w przypadku miasta Opola zaledwie 0,5% wszystkich stanowisk, ale to są stanowiska, które prezydent, gdzie prezydent musi dobrać ludzi tylko i ze względu na czynnik zaufania. Dobór ludzi potrzebnych do zarządzania, a nie realizacja polityki TKM? Nie, absolutnie nie, no bo musimy pamiętać o tym, że jeżeli mówimy o, bo jakich to stanowisk dotyczy, to przede wszystkim dotyczy najbliższego otoczenia prezydenta, czyli tego gabinetu politycznego, rad nadzorczych, gdzie potrzebny jest bieżący nadzór prezydenta i szefów czy zarządów spółek. Dlaczego? Ponieważ pomiędzy prezydentem a zarządem spółki każda informacja ma bardzo duże znaczenie, które może mieć na przykład wpływ na wartość spółki. I w związku z tym potrzebne jest zaufanie. Nie można brać ludzi z konkursu. Ja mam takie doświadczenia, bo ja wielokrotnie na ten temat rozmawiałem. Ja w klubie parlamentarnym byłem z byłym szefem służb specjalnych, z byłym ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, z byłym wicepremierem i też odbywała się bardzo często dyskusja na ten temat. I mówiono tak, panie Patryku, jest obszar stanowisk, gdzie potrzebne jest zaufanie i tam nie powinno się robić konkursów, bo jest to złe dla miasta, jest to złe dla państwa. Natomiast cała reszta stanowisk absolutnie powinna być otwarta dla całego społeczeństwa i dokładnie tak samo jest w Opolu. Pamiętajmy, że tutaj w tej chwili mamy do czynienia z obszarem trzech ordynarnych kłamstw. Po pierwsze, że jest w Opolu, są jacyś nadprezydenci. Po drugie, że jest jakieś szaleństwo kadrowe. A po trzecie, to co się w tej chwili dzieje w ratuszu. I zacznijmy od najważniejszej rzeczy. Po pierwsze, że są jacyś nadprezydenci. No właśnie, Janusz Kowalski. Mówi się, że Janusz Kowalski, mówi się, że ja też mam bardzo duży wpływ na to, co dzieje się w ratuszu. I już pomijam fakt, że jest to w ogóle niezgodne z jakąkolwiek logiką. Ponieważ jedną z pierwszych decyzji, jaką podjął prezydent, co było? No zatrudnienie Ryszarda Zymbaczyńskiego jako doradcy. No z całym szacunkiem, mi można wiele rzeczy zarzucać, ale nigdy nie to, że doradziłbym akurat coś takiego. Ja uważam, że pan prezydent Zymbaczyński już się narządził, już miał okazję, żeby pokazać, co potrafi, już wystarczy. W związku z powyższym trzeba sobie zadać dzisiaj jakby pytanie, skoro ta narracja jest nieprawdziwa, to dlaczego ona jest stosowana? Bo proszę zobaczyć, jest stosowana zarówno przez Platformę i zarówno przez SLD. A wie pan dlaczego? To jest wszystko gra na rozbicie sojuszu jakiego z Wiśniewskim. Dlaczego? Ponieważ to jest wyjątkowo sprawna maszyna, która sprawdziła się w kampanii wyborczej, która teraz sprawdza się w rządzeniu i bardzo tego boi się nasza konkurencja. Dlatego robią wszystko, żeby to rozbić. Platforma mówi, że ratusz spływa krwią, czyli
dzieje się to, co przewidzieli przed wyborami. No tak, no i to jest właśnie ten drugi obszar tego ordynarnego kłamstwa, to znaczy zmiany kadrowe. To znaczy tak, w tej chwili w ratuszu nie wymieniono nawet 1% kadr. I ja sobie zadałem trud i sprawdziłem, jak to wyglądało u poprzedników, jak to wygląda w innych miastach i informuję wszystkich Państwa, że jeżeli chodzi o zmiany kadrowe, to w Opolu dokonało się ich najmniej w Polsce i najmniej, jeżeli chodzi o wszystkich poprzedników. Wszędzie jest więcej. Dlatego trzeba sobie zadać pytanie, no to o co w tym wszystkim chodzi? Jeżeli Pan tylko pozwoli, to o co w tym wszystkim chodzi? Skąd ten cały lament? I ten lament bierze się z jednego powodu. Ponieważ Arkadiusz Wiśniewski stosuje taką oto filozofię. Otóż nie ma znaczenia, skąd jesteś. Możesz być od Pilca, możesz być od Jakiego, możesz być z PiSu, możesz być z Platformy. Jeżeli chcesz, możesz pracować dla miasta. Czyli całkowicie inna filozofia niż w przypadku Platformy, gdzie mogli pracować tylko ludzie Platformy. I to jest filozofia, która jest zabójcza dla naszej konkurencji, bo ona powoduje, że to środowisko jest coraz silniejsze, ratusz jest coraz silniejszy i miasto jest coraz silniejsze. I dlatego oni tak zaciekle z tą filozofią walczą. Dobrze, ale czy to największe kontrowersje wśród tych wszystkich zmian, których jak pan mówi było niewiele, budzi stanowisko pana ojca w WIK-u? Czy to było konieczne? Znaczy, to można było przewidzieć, że będzie taka reakcja. Znaczy, bo to nie jest w ogóle łatwa sprawa dla mnie, ale skoro ona już znów istnieje publicznie, no to muszę na ten temat powiedzieć. Po pierwsze tak, mój ojciec zaczynał pracę w urzędzie w 79 roku, kiedy nie było mnie na świecie. Funkcję sekretarza Urzędu Wojewódzkiego pełni wtedy, kiedy ja miałem kilka lat. To wiemy, ma doświadczenie, ma wiedzę, ale nie mógł znaleźć pracy w innym miejscu, tylko musi, że tak powiem... No i właśnie, ale tu wracamy do punktu wyjścia, no bo jeżeli jest pan urzędnikiem 30-letnim doświadczeniem, a wszystkie urzędy są opanowane przez Platformę Obywatelską, no to co może zrobić osoba, która nie ma tak jak ja 20 kilku lat i nie może sobie wyjechać z miasta, bo ma rodzinę, prawda? To jest mniej więcej tak, że, bo nie wszyscy widzowie wiedzą jak było, to warto w tej chwili przypomnieć. Mój ojciec był już w WIK-u, zanim ja się zajmowałem polityką. Przez jakiś czas pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej, czyli był przełożonym obecnego zarządu. Czyli trafił do WIK-u ze względu na doświadczenie i wiedzę, a nie na nazwisko. No oczywiście, że tak, bo ja się nie zajmowałem wtedy polityką. Mój ojciec sam sobie wypracował. Teraz proszę posłuchać. Wtedy było tak, że wtedy mój ojciec był wyżej niż jest w tej chwili. Tak? I jednocześnie w urzędzie pełnił jedną z najwyższych funkcji, samodzielnych funkcji doradcy prezydenta. I akurat tak się zdarzyło, że po kilku latach jego syn został radnym. Zbliżało się ważne głosowanie budżetowe, w którym głosowanie było na styku. Mój ojciec został poproszony przez liderów Platformy Obywatelskiej i powiedziano mu tak, że jeżeli ty nie wpłyniesz na głosowanie syna, zostaniesz wyrzucony z pracy. Mój ojciec nic mi na ten temat nie powiedział i został wyrzucony z pracy i z jednej, i z drugiej. I teraz tak. I można sobie teraz zadać pytanie i mówić tak o tym, że to jest jakiś tam nepotyzm i tak dalej. Ale jak mówi stare greckie przysłowie, jeżeli musisz się czemuś blisko przyjrzeć, aby poznać prawdę. I w tej sprawie jest tak. Jeżeli ktoś chce się blisko przyjrzeć, to pozna prawdę. A jeżeli nie, to będzie gadał o jakichś nepotyzmach i tak dalej. Wie pan, bo ja powiem panu jeszcze jedno w tej sprawie. Często jest też tak, że przychodzą, wie pan, w jakich sprawach przychodzą do posłów ludzie, mówią o tym, że chcą często, żeby naprawiać ich krzywdy. Bardzo często. I to jest takie naprawienie krzywdy. Tak to należy rozumieć? W pewnym sensie tak, bo proszę zobaczyć. Jakby ludzie przychodzą do mnie i mówią, panie pośle, proszę pomóc naprawić krzywdy. I przez wiele lat było tak, że ja potrafiłem naprawić krzywdy wielu ludzi, ale nie potrafiłem tego zrobić w stosunku do własnej rodziny. I wie pan, i dzisiaj trzeba sobie zadawać pytanie takie, czy w sercu tej historii jest naprawdę coś niestosownego, czy jest po prostu duża ludzka krzywda? Bo wie pan, bo w mojej rodzinie, ale powiem panu to jeszcze jedno, w mojej rodzinie są ludzie, którzy mówią tak, Patryk, mamy gdzieś swoją politykę, każdy ma rodzinę i każdy wie, że w rodzinach jest różnie, mamy gdzieś swoją politykę. Dobrze by było, żeby ojciec wrócił w to miejsce, w które miał, zanim ty się zajmowałeś polityką. Dobra, ale to doprowadzi do takiego błędnego koła, bo za 4 lata, nie wiem, być może zmieni się władza w Opolu i wtedy tą krzywdę będą naprawiać, nie wiem, politycy Platformy. No ale właśnie widzi pan, bo to jest jakby zasadnicza różnica. Ponieważ ja panu mówię, że mój ojciec pełnił tą funkcję, zanim ja się zajmowałem polityką, ba, pełnił wysokie funkcje, zanim ja byłem na świecie. Jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy będą dalsze zmiany w ECO, w sensie, czy można się spodziewać wymiany zarządu?
Powiem panu tak. Najważniejsze jest to, żeby nie zgubić tutaj clue tego wszystkiego. Mówi się w tej chwili w Opolu o jakichś zmianach personalnych, że tylko i tak dalej. Proszę zobaczyć. 30 dni nowej władzy Opola. I teraz tak. Mamy nowy przydział środków dla zespołów sportowych. Wreszcie jest wielka nadzieja. Mamy nowych inwestorów. 100 nowych miejsc pracy. Opole było jednym z niewielu miast, gdzie było bezpieczeństwo, nawet. Czy nawet 200. Opole było jednym z... Zapytałem o ECO, panie pośle. Znaczy, i właśnie dążę do ECO. Opole było jednym z niewielu miast, gdzie było bezpieczeństwo, to znaczy wszystkie zakłady lekarskie były otwarte. Udało się uratować Sylwestra. Zaraz będzie realizowana polityka niskich podatków. Znaczy, i w końcu tak, wielkie zapewnienie z czasów kampanii wyborczej, to znaczy udało się wstrzymać prywatyzację ECO. I to są tak naprawdę wielkie sukcesy tej władzy. Znaczy, wreszcie powiało takim optymizmem. Wreszcie jest dużo energii, wreszcie jest dynamizmu. Wreszcie widać, że to Opole zaczyna się zmieniać. I to jest tak naprawdę główny powód, dlaczego konkurencja uderza tylko i wyłącznie w zmiany personalne, a nie widzą tego, co jest najważniejsze. Że w Opolu jest realizowana polityka, którą chcieli ludzie w czasie kampanii wyborczej. Nowe miejsca pracy, niskie podatki, bezpieczeństwo, nowa nadzieja dla sportowych zespołów. Proszę zobaczyć, Gwardia na pierwszym miejscu, Odra na pierwszym miejscu. Znaczy, za chwilę może się okazać, że Opole znów wróci tam, gdzie jest jego miejsce. Ale Orlik wczoraj przegrał. Szkoda. Niestety, szkoda. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poseł Patryk Jaki był moim gościem w drugiej kawie.